Szef NATO żąda uwolnienia Pratasiewicza. Szef NATO potępia władze Białorusi i żąda uwolnienia Ramana Pratasiewicza. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił w środę władze Białorusi, które w niedzielę zmusiły do lądowania w Mińsku samolot pasażerski, lecący zatem do Wilna. W swoim oświadczeniu szef sojuszu nawiązał także do aresztowań członków Związku Polaków na Białorusi. Zdecydowanie potępiam przymusowe lądowanie samolotu pasażerskiego w drodze z jednej stolicy kraju NATO do drugiej. To oznaczało porwanie samolotu. Obywatele państw sprzymierzonych narażeni zostali na ogromne ryzyko. Jest to rażący atak reżimu w Mińsku w zakresie podstawowych praw demokratycznych oraz niezależnych mediów, oświadczył Stoltenberg na Twitterze. Szef NATO podkreślił, że z zadowoleniem przyjmuje sankcje wobec Białorusi, uzgodnione przez Unię Europejską. I żądam natychmiastowego uwolnienia dziennikarza Ramana Pratasiewicza oraz jego towarzyszki Sofii Sapiegi. Jak również wszystkich innych więźniów politycznych, w tym członków Związku Polaków na Białorusi, zaznaczył. Zdaniem Stoltenberga potrzebne jest pilne międzynarodowe dochodzenie w sprawie tego skandalicznego incydentu.